Oczywiście jest to satysfakcja, wiedząc, że są w klubach AZS, chcemy, żeby startowali w zawodach akademickich. Oczywiście nie ukrywamy, że te zawody i ten termin też podyktowany jest mistrzostwami świata, mistrzostwami Polski, bo bardzo byśmy chcieli, żeby pływanie oczywiście było w Krakowie podczas tego dużego finału, tak zwanego Final Four, 20-22 grudnia, ale z racji mistrzostw Polski nie było to możliwe, więc ten dzisiejszy termin taki, aby był jak najlepszy dla zawodników, też tych najlepszych naszych właśnie kadrowiczów i reprezentantów. Na pewno uniwersytet pokazał podczas eliminacji swoją moc, swoją siłę. Zawodnicy ani na moment tak naprawdę nie dali szansy przeciwnikom, więc obyło się bez większej niespodzianki. Na pewno ten test bardzo pomógł. Przede wszystkim był decydujący w tym, żeby pływanie było włączone w program lig akademickich. Jakby to właśnie dzięki AZS Swimming Cup i temu wydarzeniu znalazł się w ligach akademickich, to na pewno. Także zdecydowanie takie testy są potrzebne, próbujemy różnych rozwiązań, więc tak. Myślę, że tak zawrotne tempo, jakie musieliśmy narzucić, organizacyjne, jest odpowiedzią też jakby, że możemy bardzo dużo. Możemy bardzo dużo i na dobrym poziomie. I tego przykład był dzisiaj, mam nadzieję, taki też przykład damy w Krakowie na finale. Liczba uczestników, liczba chętnych drużyn, uczelni do wzięcia udziału w tym projekcie, mimo tego tempa, to też pokazuje, że sport akademicki w Polsce jest mocny, a będzie jeszcze silniejszy.